Annuncio vobis gaudium magnum <clears throat> Habemus papam Duch Święty źródłem nowej miłości. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 22 maja 1991 roku. W duszy chrześcijanina żyje nowa miłość, dzięki której uczestniczy on w miłości samego Boga. Miłość Boża, mówi Święty Paweł, rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Natura tej miłości jest boska i dlatego znacznie przewyższa ona przyrodzone zdolności ludzkiej duszy. W języku teologicznym określa się ją mianem miłości Caritas. Ta nadprzyrodzona miłość odgrywa w życiu chrześcijanina zasadniczą rolę, na co zwraca uwagę między innymi święty Tomasz, gdy mówi, że miłość ta jest nie tylko najdoskonalszą z wszystkich cnót ale także formą wszystkich cnót, ponieważ skierowuje wszystkie czyny innych cnót do celu ostatecznego. Miłość jest zatem centralną wartością nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Jeśli porównamy chrześcijańskie życie do budowli, zauważymy bez trudu, że wiara jest fundamentem wszystkich cnót, jakie się na nią składają. Tak uczy Sobór Trydencki, wedle którego wiara jest początkiem ludzkiego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia. Ale więź z Bogiem przez wiarę ma na celu zjednoczenie z Bogiem w miłości, w Bożej miłości, która zostaje udzielona ludzkiej duszy jako moc sprawcza i jednocząca. Napełniając duszę tchnieniem życia, Duch Święty mocą owej nadprzyrodzonej miłości – Uzdalnia ją do przestrzegania danego nam przez Jezusa Chrystusa podwójnego przykazania miłości względem Boga i bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Duch Święty pozwala duszy uczestniczyć w synowskiej więzi Jezusa z Ojcem. Dzięki temu, jak mówi święty Paweł, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Pozwala jej kochać Ojca. Tak jak go umiłował syn, a więc miłością synowską, która wyraża się w wołaniu ''Abba'', ale kształtuje też całe postępowanie tych, którzy w duchu świętym są dziećmi bożymi. Pod wpływem ducha całe życie staje się hołdem składanym ojcu pełnym czci i synowskiej miłości. Duch święty uzdalnia także do przestrzegania drugiego przykazania przykazania miłości bliźniego. Abyście się nawzajem miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Przykazuje Jezus apostołom i wszystkim swoim wyznawcom. W słowach, tak jak ja was umiłowałem, zawiera się nowa wartość miłości nadprzyrodzonej, będącej udziałem w miłości Chrystusa do ludzi, a zatem w miłości przedwiecznej, w której cnota miłości ma swój prawdziwy początek. -Święty Tomasz Zakwinu pisze. Natura Boga sama sobą jest miłością, jak i mądrością, i dobrocią. I tak skoro mówimy, dobrzy dobrocią, którą jest Bóg, czy mądrzy mądrością, którą jest Bóg, gdyż dobroć, której treścią dobrzy jesteśmy, jest pewnego rodzaju uczestnictwem w Bożej dobroci, a mądrość, której treścią jesteśmy mądrzy, jest pewnego rodzaju uczestnictwem w mądrości Bożej, tak też i miłość której treścią miłujemy bliźniego, jest swego rodzaju uczestnictwem w miłości Bożej. To uczestnictwo jest dziełem ducha świętego, który daje nam zdolność kochania nie tylko Boga, ale także bliźniego, tak samo jak umiłował go Jezus Chrystus. Tak również bliźniego. Skoro bowiem miłość Boża została rozlana w naszych sercach, to dzięki niej możemy kochać ludzi, a także w jakimś sensie stworzenia bezrozumne. Tak jak kocha je Bóg. Doświadczenie dziejowe uczy, jak trudno jest przestrzegać tego przykazania w praktyce. A przecież stanowi ono centrum chrześcijańskiej etyki. Jest darem ducha świętego, o który należy go prosić. Przypomina o tym święty Paweł w liście do Galatów, których wzywa do życia w wolności, płynącej z nowego przykazania miłości. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. wręcz przeciwnie miłością ożywieni słuszcie sobie wzajemnie bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego następnie przestrzega oto czego uczę postępujcie według ducha a nie spełnicie pożądania ciała i wskazuje na miłość agape jako na pierwszy owoc ducha. To Duch Święty zatem prowadzi nas drogą miłości i uczy przezwyciężać wszelkie przeszkody, które na niej stają. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł poświęca dłuższy fragment wyliczeniu i opisowi cech miłości bliźniego. Lecz wy starajcie się o większe dary, wzywa, a następnie wygłasza pochwałę miłości, która przewyższa wszystkie inne. Nadzwyczajne dary udzielane przez Ducha Świętego i odgrywa fundamentalną rolę w życiu chrześcijanina. Można powiedzieć, że ów hymn o miłości, wypływający z ust i serca Pawła, jest niejako hymnem na cześć Ducha Świętego, kształtującego postępowanie człowieka. Ukazuje on wymiar etyczny miłości, a jednocześnie jej konkretne przejawy. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Można powiedzieć, że również wyliczając owoce Ducha, święty Paweł pragnie. Podobnie jak w hymnie, wskazać pewne postawy stanowiące istotę miłości, a wśród nich przede wszystkim cierpliwość. Miłość cierpliwa jest. Zauważmy, że sam Duch daje przykład cierpliwości wobec grzeszników i ich błędnego postępowania, podobnie jak czynił Jezus, o którym Ewangelie piszą, że nazywano go przyjacielem celników i grzeszników. Jest to odblask miłości samego Boga. Jak stwierdza święty Tomasz: Bóg jest miłosierny, bo miłuje nas jako coś swojego. Kolejny owoc ducha to uprzejmość łaskawa jest. Ona także jest odbiciem Bożej łaskawości w stosunku do ludzi, których mamy postrzegać i traktować sympatią i zrozumieniem. Następnie mowa jest o dobroci nie szuka swego. Miłość ma być zatem gotowa do wspaniałomyślnego dawania, tak jak miłość Ducha Świętego, który mnoży swoje dary i daje wierzącym udział w miłości Ojca. Wreszcie łagodność. Miłość nie unosi się gniewem. Duch Święty pomaga chrześcijanom kształtować w sobie Chrystusową cichość i pokorę serca i urzeczywistniać głoszone przezeń błogosławieństwo cichych. Wymieniając uczynki, które rodzą się z ciała, święty Paweł ukazuje wymogi miłości, z których wynikają konkretne obowiązki przeciwstawiające się skłonnościom homo animalis, czyli człowieka będącego ofiarą własnych namiętności. Należy więc przede wszystkim wyzbyć się zazdrości i zawiści i miłować bliźniego, unikać nienawiści, wzburzenia, niezgody i rozłamów. Umacniając to, co prowadzi do jedności, nawiązuje do tego werset z Pawłowego hymnu, który mówi, że miłość nie pamięta złego. Duch Święty uzdalnia do wspaniałomyślnego przebaczenia zniewak i szkód, a także jako Duch Światła i Miłości prowadzi wiernych do odkrycia nieograniczonych wymogów miłości. Historia potwierdza prawdziwość przedstawionej tu nauki. Miłość rozświetla życie świętych i Kościoła od dnia pięćdziesiątnicy po dzień dzisiejszy. W każdym świętym, we wszystkich epokach dziejów Kościoła odnajdujemy znaki miłości i Ducha Świętego. Można powiedzieć, że w niektórych okresach historycznych miłość, dzięki inspiracji i przewodnictwu Ducha Świętego, objawiała się pod postacią szczególnych dzieł zorganizowanej pomocy mających służyć walce z głodem, chorobą oraz dawnymi i nowymi epidemiami. Dzieła tego typu prowadzili święci miłosierdzia. Takim mianem określano ich zwłaszcza w XIX i XX wieku. Biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice, chrześcijanie świeccy – wszyscy oni byli diakonami miłości. Wielu z nich Kościół otoczył chwałą, innym oddali należną cześć biografowie i historycy, Którzy potrafią dostrzec bezpośrednio lub odnaleźć w dokumentach prawdziwą wielkość wyznawców Chrystusa i Sług Bożych. Ale większość z nich to ludzie nieznani, spełniający dzieła miłości, które stale i skutecznie napełniają dobrem świat. Cześć także tym anonimowym bojownikom, cichym świadkom miłości. Bóg ich zna i naprawdę otacza chwałą. Winniśmy im wdzięczność także dlatego, że są oni historycznym potwierdzeniem miłości Boga, rozlanej w ludzkich sercach przez ducha świętego, pierwszego sprawcę i żywotną zasadę chrześcijańskiej miłości.